Pani marszałek, szanowne panie i szanowni państwo posłowie, dziękuję za zadanie tego pytania, ponieważ pytanie to pozwala nam na taką głębszą refleksję nad reformami i stanem wdrażania ich w nauce i szkolnictwie wyższym. Wszyscy wiemy, a w szczególności rząd Donalda Tuska ma pełną świadomość, że rozwój cywilizacyjny i gospodarczy kraju nie zależy tylko od przedsiębiorczości ludzi, od inwestycji infrastrukturalnych, od budowy dróg czy też wykorzystywania bogactw naturalnych. Rozwój kraju zależy może, a może przede wszystkim od poziomu edukacji i nauki, ponieważ one bezpośrednio determinują rozwój kapitału ludzkiego, czyli kompetencji, kwalifikacji i kreatywności innowacyjnej ludzi. Traktując to bardzo poważnie, przeprowadziliśmy bardzo głębokie systemowe reformy w poprzedniej kadencji i zmieniliśmy cały system w taki sposób, aby można było osiągnąć te efekty, na których nam zależy. Oczywiście większość z tych efektów uzyskamy dopiero za kilka lub kilkanaście lat. Powinniśmy siebie oszukiwać, że po roku czy też dwóch od wejścia w życie nowych ustaw już będziemy mieli bardzo konkretne zmiany, które nas satysfakcjonują. Z tym, że pozwólcie państwo, że skoncentruję się na tych najważniejszych sprawach, które wydaje się, że przez bardzo dużą szczegółowość przepisów udało nam się zrealizować, a potem przejdę do tych, które są nadal problemem i nad których rozwiązaniem nadal pracujemy. Zidentyfikowałam 5 najpoważniejszych osiągnięć naszych nowych rozwiązań legislacyjnych. Przede wszystkim udało nam się zintegrować system nauki ze szkolnictwem wyższym, jednocześnie opierając cały system na dwóch fundamentalnych wartościach, czyli powszechności szkolnictwa wyższego i elitarności nauki. Wychodząc z założenia, że aspiracje edukacyjne społeczeństwa są jedną z najpoważniejszych wartości i osiągnięć dwudziestolecia wolnej Polski, wprowadziliśmy jak najszerszy dostęp do edukacji na poziomie wyższym, ale też staraliśmy się go rozszerzać poprzez to, aby na przykład zapewnić stypendia socjalne dla najuboższych grup studentów, dostęp do kredytów studenckich dla wszystkich potrzebujących. Tutaj mamy konkretne rezultaty w roku akademickim 8-9, 2,5 tysiąca studentów korzystało z kredytów studenckich, 10-11 już 6 tysięcy osób korzysta. Wprowadziliśmy również zakaz czy też ograniczanie odpłatności za niektóre usługi edukacyjne i administracyjne w uczelniach. To wszystko pozwala nam na to, aby dostęp do szkolnictwa wyższego był jak najbardziej powszechny i aby utrzymać poziom wykształcenia w około 40%, nawet mamy ambicje, żeby osiągnął on 45% wśród danego rocznika maturzystów. Dlaczego mówimy o drugiej wartości jako elitaryzmie nauki? Otóż wychodząc z założenia, że takie prawdziwie dogłębne naukowe poznanie jest przywilejem tylko niektórych, głównie tych najbardziej utalentowanych, kreatywnych osób, staraliśmy się wprowadzić takie zasady, które pozwolą uczelniom i ich władzom, a także instytutom naukowym, PAN i instytutom badawczym, na to, aby w większym stopniu w wewnętrznej polityce personalnej promować tych najlepszych, a także aby stworzyć im system do najlepszego rozwoju i najbardziej dynamicznego rozwoju naukowego.
bowiem tylko wspierając tych utalentowanych naukowców, możemy przewidywać, że poziom nauki polskiej będzie coraz wyższy. Mamy doświadczenia w ostatnim konkursie ERC z jednym, jedynym grantem. Wydaje się, że ten system jeszcze się dopiero kształtuje. Liczę, że w przyszłości będzie już więcej efektów prowadzić. Sądzę też, że na te efekty wpłyną również podwyżki, jakie zastosowaliśmy dla instytutów naukowych z dotacji statutowej w tym roku 2012. I te podwyżki, które planujemy od 1 stycznia 2013 roku dla kadry uczelni wyższej, licząc, że będą one stale realizowane i osiągną w roku 2015 30% wzrostu. Wszystko to oraz nowa oferta kształcenia oparta na efektach doprowadzić powinny również do większego uporządkowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego, ale przede wszystkim uczelni wyższych. Doprowadzić ma przede wszystkim do tego, aby wyodrębniły się uczelnie badawcze o statusie akademickich, od których oczekujemy nie tylko dobrej dydaktyki i prowadzenia badań naukowych i oceniamy poziom badań i oceniamy poziom dydaktyki, ale oczekujemy również zaangażowania studentów do programów badawczych i właśnie tam kształcenia najbardziej utalentowanych i uzdolnionych studentów. Natomiast od tych pozostałych uczelni, przede wszystkim uczelni zawodowych, ale nie oznacza to, że tylko i wyłącznie zawodowych, oczekujemy przede wszystkim, że będą kształcić praktyczne umiejętności studentów i w ten sposób, jeśli dobrze to zrealizują, istnieje szansa, że odejdziemy od byle jakości kształcenia na wszystkich poziomach i we wszystkich uczelniach, tam gdzie ona się pojawia, na rzecz dobrego, naukowego, ogólnoteoretycznego kształcenia w uczelniach akademickich, badawczych i praktycznego kształcenia umiejętności praktycznych w uczelniach zawodowych i na tych wszystkich kierunkach, gdzie są profile praktyczne. Moim zdaniem właśnie wdrożenie profili praktycznych może zastąpić byle jakość odtwarzania programów badawczych i dydaktycznych z uczelni akademickich. Drugie osiągnięcie to już stymulowanie uczelni do efektywnego gospodarowania środkami publicznymi. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby uczelnie i ich władze akademickie, ale nie tylko, oczywiście instytuty naukowe i badawcze również, w swoich działaniach menedżerskich nastawione były na osiąganie określonych rezultatów i oczekujemy tutaj właśnie od uczelni badawczych wysokiego poziomu badań i kształcenia opartego na programach badawczych, a od zawodowych wysokiej jakości kształcenia umiejętności praktycznych. Służy temu już obecnie podane do konsultacji społecznych algorytmy finansowania dotacji podstawowej czy też stacjonarnej skierowanych do uczelni, gdzie inny algorytm obowiązuje w uczelniach badawczych, inny w uczelniach zawodowych. A także służą temu nowe kryteria oceny jakości kształcenia stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wymagając efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, staramy się też wpływać na procesy konsolidacyjne i restrukturyzacyjne jednostek naukowych. Rozpoczęła się już konsolidacja instytutów badawczych. Powstały też centra badawczo-przemysłowe, na przykład Geocentrum Polska, czy też centra naukowe Geoplanet, czy też trzy instytuty naukowe
w Krakowie połączyły się w jedno centrum. Mamy oczywiście bardzo rozproszony system i ta konsolidacja będzie jeszcze rozłożona w czasie. Finansowe motywacje do tej konsolidacji są już wdrożone i jestem przekonana, że będzie ona następowała coraz szybciej. Z kolei restrukturyzacja w jednostkach naukowych i w uczelniach również jest stymulowana przez zachęty finansowe, a także muszę dodać, to efektywne gospodarowanie środkami publicznymi jest niejako wymuszane na uczelniach. Wiemy, że 3 uczelnie miały zadłużenie przekraczające 25% wpływu ze środków publicznych. W tej chwili realizują program naprawczy. Jesteśmy przekonani, że z dobrym skutkiem. Trzecie osiągnięcie to fakt, iż stworzyliśmy jednocześnie lepsze możliwości rozwoju dla najlepszych jednostek naukowych oraz pracowników naukowo-dydaktycznych. W nauce poprzez kulturę grantową i zwiększające się finansowanie w formie grantów, dotację projakościową z NOW-y, inwestując w laboratoria i urządzenia badawcze 20 miliardów złotych, a dla uczelni zawodowych oczekując, że będą uczestniczyły także w konkursach na najlepsze kierunki studiów, czy też na nowe programy kształcenia lub na nowe kierunki studiów. Po czwarte, osiągnięcie, zwiększyliśmy finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego, dostosowując je do priorytetów rozwojowych krajów. Zgodnie z Krajowym Programem Badań, NCBR finansuje strategiczne badania w energetyce. Ja króciutko wymienię tylko niskoemisyjne technologie węglowe, finansowanie łupków, czy też energii jądrowej w medycynie klinicznej, odpowiadającej na za choroby cywilizacyjne strateg MED, czyli badania związane z chorobami cywilizacyjnymi, czy też badania materiałowe w platformie lotniczej. Wartością tutaj jest znaczące zaangażowanie również przemysłu i sektora biznesu w finansowanie tych badań. Piąty punkt wpisałam, to jest odmłodzenie kadry naukowej i zarządzającej w nauce i szkolnictwie wyższym. Służą temu nie tylko limity wieku przy piastowaniu funkcji na uczelniach, czy też uczestnictwie w organach zarządzających nauką, ale także szersze perspektywy rozwoju młodej kadry, specjalna pula grantów dla młodych, diamentowy grant dla studentów i szybsza kariera naukowa. 280 habilitacji już odbyło się w nowym trybie. Czego nie udało się osiągnąć, już ostatnie zdanie. Oczywiście nie udało się, tak jakbyśmy sobie życzyli, ograniczenia wymogów biurokratycznych, więc pracujemy nad tym, aby wprowadzić zmiany tutaj. Głównie przygotowaliśmy już zmiany w Prawie zamówień publicznych, żeby były bardziej przyjazne dla procedur związanych z finansowaniem sprzętu laboratoryjnego. Współpraca z gospodarką uczelni jeszcze kuleje. Można powiedzieć, że o ile wcześniej to było tak jak małżeństwo po rozwodzie, czyli niespecjalnie kochały się te dwa sektory. Teraz jest to małżeństwo z rozsądku. CIT, sfinansowanie 1% odpisów z CIT-u, które będzie wpływać od biznesu do uczelni wyższych, myślę, że tutaj pomoże. 1% do jednostek naukowych, oczywiście do jednostek naukowych. Nie do końca udało się takie przestawienie jednostek naukowych na menedżerskie zarządzanie. W uczelniach niepublicznych są powoływani rektorzy z konkursu, w uczelniach publicznych, nawet gdy wpisywano do statutów, w zasadzie wszędzie były przeprowadzone wybory. I nie udało się jeszcze, ale myślę, że tutaj to musi być stała praca nad poprawą tego typu problemów, czyli takie, jakbyśmy sobie życzyli, skuteczne ograniczenie nieprawidłowości funkcjonujących w nauce i szkolnictwie wyższym, czyli na przykład nepotyzmu, plagiatów, konfliktu interesów.
Nawet powołując Komisję Etyki w Panie czy Zespół do Spraw Dobrych Praktyk, widzimy, jak wiele Pani zajęć ministro, ma. Bardzo przepraszam, proszę konkludować. Już czas został przekroczony bardzo znacznie. Pani marszałek.